Hejka, ostatnio mówiliśmy wam, że dodamy poradnik do bitw naziemnych z samymi mechanikami, a więc proszę bardzo, ograniczyć amunicję. Przed dołączeniem do bitwy w oknie wyboru pojazdu pamiętajcie, żeby ograniczyć ilość amunicji do minimum. Posiadanie w magazynach dużej ilości jest bardzo niebezpieczne, ponieważ bardzo szybko możecie stać się najjaśniejszą fajerwerką na polu bitwy. Sprawdzanie, na jakim biarze się wylądowało. Na samym początku rozgrywki zorientujcie się mniej więcej, na jakim biarze wylosowało wam sojuszników. Jeśli widzicie czołgi o mniejszym biarze od waszego, prawdopodobnie jesteście na top tierze. Bardzo możliwe, że tak samo wygląda sytuacja u przeciwników, a co za tym idzie, możecie grać pewniej, częściej przejmować inicjatywę i poprowadzić swoją drużynę, ponieważ macie mocniejszy czołg. Jeśli natomiast sytuacja jest odwrotna i widać, że jesteście najniższym biarem podczas bitwy, pamiętajcie, że spotkacie silniejszych przeciwników. Postarajcie się wtedy zagrać ostrożniej. Wskazówką do odgadnięcia, jakim biarem w odniesieniu do reszty jesteście, jest ilość punktów potrzebnych do odrodzenia. Jeśli jest ona wysoka, znaczy to, że jesteście najwyższym biarem w rozgrywce. Jeśli jest ona niska, to znaczy, że jesteście najniższym. Sprawdzanie zakrętów kamerą. Bardzo przydatne na mapach z gęstą zabudową. Używanie rozglądania się do sprawdzania zakrętów oszczędzi wam niepotrzebnych śmierci przez kampiących za rogiem przeciwników. Dalmierz. Gdy przeciwnik jest od was oddalony, a wy nie potraficie jeszcze na oko odmierzyć odległości, użyjcie dalmierza. Ustawienie dalmierza możecie znaleźć w sterowaniu, w zakładce czołg, w opcjach różne. Tam znajduje się miejsce, pod którym możecie przypisać klawisz do dalmierza. Warto wspomnieć, że dokładność dalmierza, przynajmniej na niższych erach, jest ściśle uzależniona od poziomu doświadczenia załogi, a dokładnie działonowego. Kątowanie. Kwestia obecna chyba w każdej grze z czołgami. Kątowanie oznacza odchylenie się względem przeciwnika, aby zwiększyć kąt, pod którym pocisk trafi w nasz pancerz. Zwiększenie tego kątu powoduje większą szansę na rykoszet oraz zwiększa grubość efektywną pancerza. To znaczy, tak jakby zamiast 76 mm pancerza, przez odchylenie się o 30 stopni mamy nagle 90 mm. Odchylając się o kolejne 60 stopni, już ponad dwukrotność, a dokładnie 153 mm. Co za tym idzie, im wyższy kąt uderzenia pocisku, tym większa grubość efektywna. Priorytety w strzelaniu. W co strzelać i co za tym idzie? Najważniejsze, kiedy mamy okazję wyeliminować największe zagrożenie, to skupiamy się oczywiście na nim, jak na przykład stoi do nas bokiem. Najczęściej takie trafienie od boku kończy się zniszczeniem przeciwnika. Jeśli natomiast nie mamy takiego idealnego scenariuszu, spróbujcie najpierw uniemożliwić przeciwnikowi wystrzał, niszcząc jego lufę działa. Następnie, jeśli nie ucieknie, strzelać w gąsienicę. Nawet z karabinów jesteście w stanie je zniszczyć. Kiedy taki przeciwnik jest już wykluczony z bitwy, wystarczy podjechać i strzelić w bok. No tak było. Nie zmyślam. Ustawienia graficzne. Kwestia kontrowersyjna. Jeśli ustawicie sobie najniższe ustawienia graficzne, bardzo dużo krzaków, drzew lub innych elementów na mapie zniknie. Daje to oczywiście dużą przewagę nad przeciwnikiem, który ma wysokie ustawienia graficzne. Dlatego też wy, osoby, które macie wysokie ustawienia, pamiętajcie o tym. Tam, gdzie wy kryjecie się za krzakami, dla osoby z niskimi ustawieniami, stoicie na otwartym polu i prosicie się o kulkę. Używanie osłon i kamuflaż. Jeśli chodzi o osłony, to musimy uważać, za czym stoimy. Niektóre nie zapewniają nam obrony przed pociskami z działa, np. murki. Sam kamuflaż jest bardzo ważną kwestią. Ciężko nas zniszczyć, jak nas nie widać, prawda? Zwróćcie uwagę na kolor waszego pojazdu i na jakim tle mógłby się zlewać. Nie wspomnę, ile razy zielony IS-2 zniszczył mnie z lasu, albo szary PZ zlał się z budynkiem i go nie zauważyłem. Na pierwszy rzut oka naprawdę niewiele osób zauważy czołg na tle z takim samym kolorem. Jak prawdopodobnie wy teraz. Zobaczcie, czy znajdziecie wszystkie cztery ukryte czołgi na filmikach, które lecą teraz w tle. Słuchawki. W opcjach dźwięku możemy ustawić głośność silnika innych graczy, przy czym możemy także wygłuszyć swój własny silnik. Będziemy wtedy oczywiście słyszeć nadjeżdżających przeciwników o wiele lepiej. Większe rezultaty osiągniemy podczas używania słuchawek, ale na głośnikach też daje radę. Strzelać podczas ruchu albo stacjonarnie. Jeśli chcemy strzelać, to tylko stacjonarnie albo podczas jazdy. Nie zatrzymujcie się specjalnie, aby wystrzelić przeciwnika, przecież wiemy, że liczy się wtedy każda sekunda, a w czołgach bez stabilizatorów celownik bardzo skacze i trafienie wroga podczas zatrzymywania się jest prawie niemożliwe. Strzelanie podczas jazdy jest ciężkie, ale za to paradoksalnie lepiej strzelić w ruchu, ponieważ gdy jedziemy po równym terenie, celownik jest w miarę stabilny. Tutaj był punkt o strzelaniu przez budynki.
ale okazuje się, że Geilin coś zepsuło i już się tak nie da. Pomimo tego, że jak widać na załączonym filmie, pociski przelatują przez budynek i przez czołg na wylot. To by było na tyle, jeśli chodzi o mechaniki, które każdy według nas powinien znać. Mamy nadzieję, że któreś z nich Wam pomogą i dzięki nim granie w War Thundera stanie się przyjemniejszym doświadczeniem. Tymczasem my już uciekamy, a Was zapraszam do obejrzenia reszty naszych materiałów. Trzymajcie się, cześć!